Szymonu wszystkim z tej strony zwycięzcy, witam z kolejnym materiałem na kanale Zabicki Bitew. Tym razem jest to, jak widać, niemieckie dziadostwo strzelające kupą z nieba 7 poziomu, czyli jest to GW Panther na mapie i Karelia w trybie obrony. A i gram, bo powtórka jest od Wika, znaczy twórć, wojownika. Pochrzeniłem się, sorry. I dzięki za powtórkę. Jeżeli macie jakieś powtórki, to jak wspomniałem, wysyłajcie mi je na maila Mistrz Zwycięzcy, linka z... Linka z Waterplace wysyłajcie mi na maila Mistrz Zwycięzcy mapowo.pl, którego podejrzewam, że macie w opisie. No. 35 obrażeń, tak średnio bym powiedział. A propos działa na GW Panterze. Jest to 150, uszkodzenie średnie 680, odsetek penetracji wynosi 39. Minimalny czas ogłoszenia, jaki GW Panther jest w stanie zadać, to 10,8 sekundy, czyli 11 sekund. Maksymalny to 18 sekund. Jeżeli chodzi o Golda, są parametry te same, ale chyba na Goldzie jest więcej większe promienie rażenia ładunkami, o ile pamiętam. Ja swoją GW Panterą grałem, gdy jeszcze była przed nerfem, czyli był ten one shot artyleryjski tak zwany. I możecie mi w komentarzu napisać, co wolicie. Czy być ogłuszani, czyli tą artylerię, która jest aktualnie, czy wolicie ten tryb gry artylerią, który jest teraz, czy woleliście mieć... tą artę, która była wcześniej. Czyli te one-shoty artyleryjskie. Standardowo wyniki do powtórki macie w opisie. Także jeżeli byście byli zainteresowani, możecie sobie pobrać i obejrzeć u siebie. I GW Pantera była to też jedna z moich ulubionych zabawek. Była. Przed tym nerfem artyleryjskim. Ale czytałem i oglądałem, znaczy i słuchałem jednocześnie słuchałem materiału od Deda 89 czy jakoś tak, i czytałem materiał z nowości, które mają być w WoCie. Dajcie mi znać, czy chcecie mieć, żebym zrobił materiał z nowości na ten temat. Mianowicie WG coś jeszcze chce mieszać przy artyleriach. Coś jeszcze WG chce robić, zmieniać przy tych artyleriach. Bo jest to dość kontrowersyjny punkt. Przepraszam, o ile mogę tak to ująć? O, pokazał się AMD. Niestety AMD jest w stanie zejść na hita przy penetracji. No właśnie. Coś mówiłem odnośnie one-shota, tak? Znaczy, wróć. To WG stwierdziło, że nie będziesz one-shotów artyleryjskich. I kiedyś GW... Pantera... tą nadbudówkę, co ma tutaj z tyłu, miała złożoną, czyli te wszystkie tutaj płyty były podniesione do góry. Wszystkie te płyty tutaj z tyłu też były tak pionowo postawione. I było dużo, moim zdaniem, ładniejsze niż jest teraz, przynajmniej. Ale jeżeli chodzi o niemieckie artylerie, czyli generalnie o artylerię, którymi grałem, to najbardziej polecam właśnie niemieckie, bo... albo M40-43, w sensie tą linię. To są te dwie linie, które polecam najbardziej. Bo grałem dość sporą liczbą artylerii w bitwie. Zresztą u Fai był materiał, gdzie się tłumaczyłem, dlaczego mam tak dużo bitew artyleriami. Gdzie miałem tyle bitew artyleriami. Był to wtedy mój pierwszy jubileusz. Wtedy to była... przeszedłem do Fai na 20-tysięczną bitwę moją. Co ten gościu na helikopterze zrobił? What the fuck? No widzę, że wojownik grasz na tym trybie artyleryjskim, co WG zaimplementowało do gry. Ja jestem zwyczajny. Przepraszam.
jestem strasznie banięty. Miałem na tyle nudny rejon w robocie, więc się trochę wynudziłem. Nie wiem ile ma ta... Tutaj czuwają w nim jeszcze jakieś, ma jakieś moduły, perki i tak dalej. ...42 było jak zaczęliśmy strzelać. To ja przyspieszę to razy dwa. Około 20 sekund chyba przeładowanie z tego co widzę. 20-22 sekund na GW Pantherze. Więc... Dajcie mi znać, czy chcielibyście... Czy przewijać na czas przeładowania, czy nie? No gościu ma ten na tej na 8 ma dość dużego farta, że nie zdaliśmy go na hita. Tylko Lorraine to zrobił. Tak swoją drogą mamy już 4 fragi na GW. Więc to był bardzo ładny wynik. On się ziewać, co ja cię kręcę. Polecam wgranie sobie Battle Assistanta, w sensie moda Battle Assistant, bo jest on legalny i dzięki temu modowi, nie wiem jak to się odmienia, ten mod powoduje, że będzie można obejrzeć po prostu widok trajektorii lotu pocisku, widok lotu pocisku. Nie widać, czy mi przed chwilą spadły FPS-y w wocie. Z trzecim nagraniem, a mam jeszcze duże miejsce na dysku. No, przycelowanie w 101. Podejrzewam, że go się tam będzie stał. Będzie blind, czy nie będzie? Nie, nie było. Kurwa, nasza kurwa tank, czyli 40 TP prototyp. 45 TP. Nie prototyp, po prostu 45 TP. Jest w stanie wyspotować nam to, czy coś będzie jechało, czy nie. Jeżeli SU-101 się ruszy, to po prostu wtedy dostanie spota od naszego Polaczka i dzięki czemu będziemy mogli się w niego wstrzelić. Niestety przeciwnicy robią błąd moim zdaniem, ponieważ jeżeli dojdą te 2 minuty... dojdą te 2 minuty do końca, to po prostu bitwa się skończy na naszą korzyść, tak? Bo przeciwnicy nie zniszczyli przecież wszystkich pojazdów, ale też nie zniszczyli wszystkich pojazdów i nie skapowali bazy. No, to był peszek. Chociaż, no, RNG jest dość duże, jeżeli chodzi o artylerię, ponieważ jesteśmy... Arta przeciwnika. My jesteśmy w stanie zdjąć artę na hita, ale też równie dobrze może nam nie polosować tych obrażeń. Czy gościu to M40 zdjął dalszego meda? To fuk? No, raczej spota nie dostaniemy. Ale że została minuta do końca bitwy. Ja bym strzelał jednak mimo wszystko na oślep. Zobaczmy, czy będzie strzał jeszcze jeden. I mamy specjalistę na GW Tygrysie. Znaczy w rodzie, GW Panterze. 20 sekund na końcu, czyli mamy już pewne, że mamy wygraną. Nie wiem czemu ten gościu w te 3-4 cały czas tam kampi. Jest to topowy heavy tank. Nie mam pojęcia o co chodzi. Nie trafimy. O! Ja już myślałem, że nie będzie trafić. 3, 2, 1, 0. Dzięki za powtórkę. Wojownik. Także... To byłoby na tyle w tym materiale, także jeśli wam się materiał spodobał, dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, jeżeli nie subujecie kanał, to możecie zasubować kanał. Do usłyszenia w następnym materiale, na razie, no i cześć.